Ładny tryb. Cześć, cześć! Z tej strony Klaudyna, Żywego Zakątka. Dzisiaj mam dla Was kolejną roślinę, którą udało mi się znaleźć babim latem. Będziemy sobie mówić o Oannothera, czyli o wisiołku. Mówiliśmy już o dziewannie, więc skoro o dziewannie powiedzieliśmy, to o wisiołku powinniśmy powiedzieć także, chociażby z tego względu, że dziewanna i wisiołek mogą być z sobą mylone, są w pewien sposób podobne, więc dobrze jest znać obydwa gatunki. Obydwie rośliny, pomimo że troszeczkę inaczej się je stosuje. I na początek zła wiadomość. Zła wiadomość jest taka, że miałam bardzo ciekawy film gościnny z Łukaszem Łuczajem, który o wisiołku opowiadał w terenie, natomiast padła mi karta SD i jakby tego filmu nie udało mi się już odzyskać, więc trudno, będziecie sobie musieli poradzić, będziecie musieli wytrzymać tutaj ze mną. Ja ten wisiołek zebrałam podczas spaceru, a on teoretycznie... Nie każdy wisiołek już kwitnie jeszcze, niektóre są już całkowicie wysuszone, więc mam szczęście, że go znalazłam i zapraszam Was od razu na bloga, gdzie możecie zobaczyć wisiołka z bliska, także jak wygląda w stanie naturalnym, ponieważ tak jak mówiłam, bywa mylony z dziewanną, no jest troszeczkę podobny, zwłaszcza jeżeli jest taki przesychający, jeżeli to jest bardzo duży wisiołek, to znalazłam w rowie przy drodze asfaltowej, więc stwierdziłam, że to jednak nie jest miejsce na to, żeby rozkładać się ze statywem i Wam ten wisiołek pokazywać. Więc to tyle. Aha, jeszcze jedna rzecz jest taka, że dzisiaj opowiem Wam ogólnie o wisiołku, natomiast będzie inny film, inny wpis poświęcony olejowi wisiołkowemu, czy olejkowi wisiołkowemu, który po prostu zasługuje na zupełnie oddzielne traktowanie, ponieważ jest taką główną substancją leczniczą z wisiołka pozyskiwaną. Gdzie znaleźć wisiołka? Tak jak mówiłam, ja znalazłam go przy drogach, ale on lubi takie stanowiska, wiecie, jak na przykład są gdzieś roboty drogowe, ta ziemia jest taka odkopywana, często jest to taka ziemia niezbyt zasobna, to tam właśnie wisiołek bardzo chętnie sobie rośnie. Wisiołek czasami się nazywa evening primrose albo też nocna latarnia, ponieważ w dużej mierze nie wszystkie wisiołki, ale wiele wisiołków zaczyna zakwitać dopiero pod wieczór albo zaczyna zakwitać nocą. No ten akurat kwitł sobie teraz całkiem dobrze. W każdym razie różnie to z wisiołkami bywa i on jest uznawany właśnie za taką roślinę nocną. Wisiołek jest zarówno części jadalne, jak i części lecznicze. Jeżeli chodzi o części jadalne, to praktycznie każda część jest teoretycznie jadalna i są zapiski takie etnobotaniczne dotyczące Indian z Ameryki Północnej. Oni tam spożywali różne wisiołki, nie tylko wisiołki dwuletnie, ale też różne inne odmiany wisiołka. I właśnie wisiołek żółto czasami po prostu, jedzono liście, jedzono korzeń i jedzono również nasionka. Nasionka się znajdują tutaj, w takich uschniętych torebeczkach na nasionka. Też najlepiej będzie po prostu, kiedy Wam pokażę to z bliska. Natomiast w praktyce, jeżeli teraz byście chcieli coś zjeść, to bardzo dobry jest korzeń wisiołkowy. On smakuje troszeczkę, próbowałam, jak pietruszka, a troszeczkę smakuje jak rzodkiewka. Jest taki ostry, dość piekący smaku, bez obróbki termicznej. Oczywiście można go sobie także ugotować. I też jadalne są nasionka, które można sobie na przykład podprażyć, do czegoś tam dodać itd.